Cześć. Dzisiaj pomyślałam, że możemy spróbować sprawdzić, jak oddychamy i nauczyć się oddychać w taki sposób, żeby pomóc sobie zredukować stres. Więc ta technika oddechowa, którą wykorzystam, będzie polegała na świadomym oddychaniu różnymi obszarami ciała i w zasadzie możecie ją wykonać wszędzie, jeżeli tylko macie 5 minut, 10 minut na to, żeby się zrelaksować w środku dnia. To wykorzystujemy wtedy swój brzuch, klatkę piersiową do tego, żeby przynieść sobie ulgę w stresie. Więc zaczniemy od takiej prostej techniki obserwacji oddechu. Na początku zamknij oczy, wyprostuj plecy, zabierz barki do tyłu. I zauważ, jak się czujesz, zauważ, jak oddychasz. Zauważ, gdzie jest Twój oddech, w którym miejscu w ciele go czujesz, co czujesz, kiedy oddychasz, czy widzisz jakieś obrazy, a może przychodzą do Ciebie jakieś emocje. Obserwuj i pamiętaj, żeby nie oceniać tego, co jest, po prostu być. Teraz cały czas oddychając uważnie, przenieś jedną rękę na brzuch, a drugą wyżej na klatkę piersiową. Takie ułożenie rąk pomoże Ci zaobserwować, w których miejscach w Twoim ciele płynie oddech, a w którym go nie ma. Teraz poprowadź kilka oddechów, tak żeby się poruszała tylko Twoja dłoń na klatce piersiowej. A brzuch ma zostać nieruchomy. Zaobserwuj, jak się czujesz, kiedy oddychasz tylko klatką piersiową. Czy to jest dla Ciebie naturalne, czy może w jakiś sposób czujesz dyskomfort? A teraz spróbuj oddychać inaczej, tak żeby tylko Twoja dłoń na brzuchu podnosiła się z wdechem, a z wydechem opadała, a dłoń na klatce ma być nieruchoma. I obserwuj, jak się czujesz. Jakie emocje do Ciebie przychodzą, a jakie obrazy się pojawiają. Kiedy oddychasz w ten sposób, czy to jest przyjemne, czy nieprzyjemne, obserwuj. Teraz zostaw ten oddech, wróć do naturalnego oddechu. Jeżeli czujesz, że się spiąłeś się, to poruszaj się kilka razy i spróbujemy taki oddech poprowadzić teraz zarówno do brzucha, jak i do klatki piersiowej. Tak naprawdę bardziej niż do klatki piersiowej chcielibyśmy przekierować oddech do bocznych żeber, tak żeby ten oddech popłynął również w okolicy przepony, tak żeby użyć przepony do tego ruchu. Więc raz jeszcze przeniesiemy dłonie na brzuch i na klatkę. I teraz spróbujemy na wdechu, najpierw tak, żeby pracować oddechem do dołu brzucha, a później przesunąć go do klatki i z wydechem tak miękko opaść tymi dwoma dłońmi w dół, więc w ten sposób zwykły wdech, zwykły wydech i na kolejnym wdechu ręka i klatka i z wydechem miękko w dół. I pracujemy w ten sposób. Wdech.
I wydech. Oddech jest naturalny, miękki. Pełny. Ostatnie powtórzenia. I rozluźnij ręce, puść luźno ramiona i wróć do naturalnego oddechu. Być może trochę kręci ci się w głowie, to jest taki typowy objaw hiperwentylacji, czyli trochę więcej tlenu niż mózg jest przywykły, właśnie otrzymał, więc zdezorientował się. Pozwól sobie na to, żeby oddech wrócił teraz do takiego naturalnego cyklu i obserwuj, jak się czujesz. Jeżeli twoje myśli uciekają na zewnątrz, myślisz o tym, co było bądź co będzie, to jest to całkowicie normalne, ale wracaj do obserwacji oddechu. To zawsze pomaga uspokoić głowę. Jeżeli czujesz, że ten czas, kiedy obserwujesz oddech, już jest wystarczający, to powoli możesz wrócić do takiej uważności, otworzyć oczy. Być może chcesz się trochę poruszać. I to jest takie ćwiczenie, które możesz wykonywać zawsze, kiedy poczujesz, że ucieka ci gdzieś koncentracja, czujesz się bardzo zmęczony, zmęczona albo zestresowany. I oddech do klatki piersiowej jest oddechem, który zazwyczaj jest oddechem takim pojawiającym się w stresie. Kiedy napinasz się, to automatycznie napinasz brzuch i przeponę, ponieważ ten obszar jest niezwykle wrażliwy na sytuacje takie niebezpieczne, więc musi się utwardzić, tak jakby ktoś nas chciał uderzyć w brzuch. Brzuch wtedy się napnie, żeby ochronić narządy wewnętrzne. Więc kiedy oddychasz do klatki, to być może zauważyliście, że ten oddech jest taki bardziej niepokojący, może się pojawiać zdenerwowanie, może się też pojawiać taka gdzieś nadmierna koncentracja, nawet gonitwa myśli. Natomiast oddech w brzuchu jest zupełnie przeciwny, ponieważ kiedy oddychasz brzuchem, to do twojego organizmu jest sygnał: jestem bezpieczny, mogę się zrelaksować, dlatego nic mi nie grozi, więc miękki brzuch to jest też brzuch, który jest zrelaksowany. Dlatego być może oddychając brzuchem czuliście, że jest to bardziej takie swobodne, bardziej przyjemne, relaksujące. I ten mechanizm można wykorzystać za każdym razem, kiedy czujesz, że jesteś w stresie. Kładziesz ręce na klatce, na brzuchu i oddychasz kilka razy tak, żeby pracowała twoja dłoń na brzuchu. Natomiast oddech ostatni, czyli oddech pełnym torem oddechowym, powinien tak naprawdę płynąć swobodnie przez cały obszar klatki piersiowej. Dlatego ten oddech jest też bardzo dobrym oddechem, kiedy potrzebujemy troszeczkę więcej energii, ale w taki mądry sposób chcemy się dotlenić, doenergetyzować, ale jednocześnie pozostać spokojnymi. Wtedy warto wykonać kilka takich oddechów właśnie do brzucha i do klatki, natomiast nie na zasadzie napinania się, czyli na siłę nie pcham tego oddechu wyżej, ja go tam zapraszam. Więc jeżeli on się nie chce dać zaprosić, to pozwalam mu być tylko tam, gdzie on chce być. I później takich oddechów możecie wykonać 5-10 do momentu, kiedy czujecie się komfortowo i wrócić do swojej codzienności. Jeżeli jesteście w sytuacji, w której nie możecie oddychać w ten sposób, żeby to było niewidoczne, po prostu siedząc w pracy, w porządku, możesz oddychać i tylko swoją uważnością kierować wdech i wydech do odpowiednich części ciała. Więc mam nadzieję, że pomoże Wam to w takim okiełznaniu stresu na co dzień. I tych technik oddechowych jest więcej. Ja też postaram się o nich gdzieś więcej mówić, nagrać jeszcze kolejne
odcinki. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia i dużo, dużo przestrzeni na oddech. Dziękuję.